Igorek Błoski, wróciłeś do kadry WSB po dłuższej przerwie rekonwalescencji właściwie. Co było przyczyną, co tam się działo? No za chwilę coś się działo, już miałem dosyć tego leżenia po szpitalach, tych wszystkich kontuzji i tak dalej, już chciałem zacząć trenować, jak zaczynałem, to znowu coś się waliło i tak cały czas w kółko coś się działo, coś nie tak było z tym zdrowiem. No i najpierw łokieć, a teraz tą przerwę miałem spowodowaną tym złamaniem oczodołu, kości oczodołu i miałem rekonstrukcję robioną całego tego oczodołu. No i tak powoli wracam do... Znaczy no nie powoli, no już wróciłem do husarii, więc w koninie wróciłem już do treningów, takich 2 tygodnie już coś się ruszałem, jakieś wcześniej miałem trochę siłowni, potem znowu przerwa, no bo ten oczodół i... No i wróciłem i źle cieszę się z tego powodu, że wróciłem, no bo już miałem dosyć tego siedzenia w domu, nic nie robienia, lekarze mi cały czas zabraniali cokolwiek robić, jakąś aktywność fizyczną. Więc no, dla każdego sportowca, który lubi trenować, to wiadomo, jak czegoś nie wolno robić, a się chce. I cieszę się, że już wróciłem tutaj do kadry, do husarii, do chłopaków i że mogę z nimi z powrotem trenować i mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę do formy i będę mógł jak najszybciej zaboksować tą pierwszą walkę. A jak się odnajdujesz? Jak klimat? Jak nowy trener? Jak zaległości? Czujesz jakieś dysproporcje? Czy no ja dopiero wróciłem, także to wyjdzie pewnie na jakichś tam treningach technicznych. Ja 2 miesiące rękawic na rękach nie miałem, także no tu na pewno jakieś dysproporcje będą, jakiś początek tych treningów technicznych, na pewno będą problemy jakieś. No ale myślę, że szybko się to zniweluje. Wiadomo, że trochę tam mi przyszło tego tłuszczu, bo nic nie robiłem i mam 3-4 kilo nadwagi, więc najpierw wrócić do normalnej dyspozycji takiej swojej, że waży 91, 2, 3 kilo góra i bo teraz mam 95-6 kg, także źle się czuję z tym i źle mi się trenuje. No i jak wrócę, to wiadomo, tak ze szczebelka na szczebelek chcę wracać do tej formy i mam nadzieję, że może drugą, a mam nadzieję, że już trzecią to walkę w WSB powinienem stoczyć, no bo mam ten good box, brakuje mi tego, bo od mistrzostw Polski w październiku nic nie zaboksowałem i żadnego sparingu nawet nie miałem, także no głodny jestem tego boksowania i chcę jak najszybciej wrócić na ring. Czyli pierwsza walka kiedy planowana? To nie wiem, no wszystko jest zależne od tego, jak to wszystko się pogoi, bo jednak to było złamanie, tak samo jak złamanie ręki czy nogi, to jednak tam, no nie wiem, przeważnie 2-3 miesiące trzeba odpocząć, więc a tym bardziej, że to jest narażone na ciosy to oko, więc no nie chcę, żeby to z powrotem się złamało i od nowa było to samo, więc no czekam na to, aż będę miał konsultację u lekarza na początku lutego i... No i on mi powie, co mam dalej robić i tak dalej, no ale tak jak mówię, ja chcę jak najszybciej zacząć boksować i wiadomo, że może nie do końca to idzie w parze z tym co powie lekarz, no ale no, jestem gotowy, no tak jak mówię, żeby tylko wrócić jak najszybciej do formy i trochę sparingów stoczyć i mam nadzieję, że już ta walka pierwsza, która będzie, no to nie spodziewam się, że to będą jakieś fajerwerki, no bo jednak tej przerwy trochę było, ale... No ale no, głównie się chcę przygotować pod te kwietniowe lub majowe kwalifikacje olimpijskie, bo to jest takim głównym celem, żeby tam się zaprezentować, a to co będzie w międzyczasie, no to takie przejście, żeby gdzieś tam się zapoznać z tym boksem znowu z tego najwyższego poziomu. A jak odnajdujesz się ze swoim partnerem w WSB? Chodź, Michał. Czy no ja z Michałem boksowałem na Mistrzostwach Polski w Szczecinie, także nie wiem. Wygrałeś? No wygrałem, nie wiem czy widziałeś walkę, czy nie widziałeś. Więc no myślę, że tam wygrałem jednogłośnie i większych problemów nie miałem, no ale ja... Michał ma jakby problem z tym. Z czym? Z tym, że wygrałeś wtedy i chcesz im pokazać, gdzie jest twoje miejsce. Czyli, że nie powinienem wygrać, tak? No, on twierdzi, że był bez przygotowania do mistrzostwa i dałby ci radę, gdyby się przygotował. No, ja też na Mistrzostwach Polski nie byłem w jakiejś świetnej formie, ja też przyjechałem w sumie z biegu, więc... Można powiedzieć, że z wakacji wjeżdżałem do ringu. Jak wygląda sytuacja z zawodami? Czy planujesz jakieś starty w najbliższym czasie poza tymi kwalifikacjami olimpijskimi do samych igrzysk? Czy ja mam nadzieję, że jeszcze stoczę jedną, dwie, może trzy walki do tych kwalifikacji, no bo jechać tak na sucho to też bez sensu, a wiadomo, że będę walczył tam kwalifikacje i ile tylko będę mógł i na każdy, jeżeli nie wyjdzie na pierwszych kwalifikacjach, no to będę jechał na drugiej, będę chciał jechać na każdy możliwe, żeby tylko na te igrzyska pojechać, bo to jest moim głównym celem i o to jakby walczę, no już od czasu jak wróciłem do boksowania 2 lata temu i no i mam nadzieję, że się uda, bo jest to w zasięgu, wiem, że zawodnicy, z którymi
z którymi boksowałem równe walki, toczyłem ich, mają kwalifikacje pozdobywane już na tych igrzyskach są, także gdzieś to motywuje i pcha do przodu, że wiem, że jestem w stanie i że ktoś z kim wygrałem, a nawet ci, z którymi przegrywałem minimalnie już na tych igrzyskach są. Właśnie o to chciałem zapytać, jak wyrokujesz swoich przyszłych rywali, bo na pewno jakaś tam z czołówka się ukształtowała i czy jesteś w stanie z nimi stoczyć bój właśnie o tą kwalifikację? Jak się tu zapatrujesz w tym temacie? Czy na co? No na pewno jest kilku zawodników z Europy, którzy też będą walczyli o te kwalifikacje i tak samo jak ja wiem, że no jest dużo silnych zawodników, na przykład wiem, że i z Niemiec, i z Włoch, i jeszcze no z różnych krajów, wiem z Ukrainy, ten Ukrainiec, z którym przegrałem na mistrzostwach świata, no bo jedyny na razie z Europy, z tych, których znam, no to zdobył Rosjanin kwalifikacje i nie wiem, Abdulajew chyba też jeszcze nie zdobył z Azerbejdżanu, także jest naprawdę, jest jeszcze dużo dobrych zawodników, którzy nie zdobyli kwalifikacji i też będą o nią walczyli. A jak się czujesz w sytuacji, bo jesteś po sparingach z bokserami zawodowymi, jak się odnajdujesz w tym temacie? No to myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia i przejścia trochę na ten boks zawodowy, no bo ktoś, kto siedzi w tym boksie 5-10 lat zawodowym, no to inaczej już ma zupełnie inny styl boksowania niż my, którzy jesteśmy w boksie amatorskim, jednak te siły rozkładam na 4 rundy, a na 10 czy tam 12, no to rozkłada się inaczej i tych czasów jest dużo mniej, także no ciężko jest to jakoś przełożyć, bo tak samo można by zapytać z drugiej strony, gdzie oni by przyszli do nas na 4 rundy i myślę, że każdy zawodowiec by te sparingi jakoś najlepiej mu nie szły, a znowu w drugą stronę, jeżeli my sparujemy 6, 8, 10 rund, to no to idzie tak samo, pierwsze wiadomo, te pierwsze rundy są dobre, a później już gdzieś trochę zatyka i trochę gorzej to wygląda, no bo to jest kwestia przejścia, myślę, że nie kwestia kondycji czy przygotowania, tylko po prostu kwestia przestawienia się psychicznie i dostosowania do tego boksu. A jak masz sprawę związaną z ogólnie 2016 rokiem? Jaki plan sobie założyłeś, jakie życzenia sobie sam złożyłeś przed końcem 2015 roku? Co tam z tyłu głowy się działo? No co, no pierwsze życzenie, no to żeby wrócić do formy, do normalnego stanu zdrowia, żeby móc normalnie trenować bez żadnych problemów i bez żadnych przerw, bo tak jak mówię, mam już dosyć tego pauzowania. No i poza tym stoczyć chociaż jedną walkę w USB i mądrze jakoś w międzyczasie jeszcze stoczyć jakąś jedną łatwiejszą walkę i pojechać na kwalifikacje olimpijskie. No i głównym takim marzeniem i moim celem na ten rok jest ta kwalifikacja, żeby ją zdobyć. Po igrzyskach. Jakie plany po igrzyskach? Czy zostajesz, powiem wprost, w boksie amatorskim, czy jednak będzie cię ciągnęło do tego wielkiego świata boksu zawodowego? No nie wiem, ja jeszcze o tym nie myślałem, także ciężko mi w ogóle cokolwiek mówić, bo myślę o tym, co będzie się działo z zawodów na zawody, a nie o tym, co będzie gdzieś tam rok czy pół roku do przodu, więc to na razie na dzień dzisiejszy zostaję w boksie amatorskim i nic z nikim nie rozmawiałem na żaden temat i więc jestem. A Michał Olaś, powiem, że tak by, no zazdrości tobie rozmów o APB, bo wiem, że jakieś tutaj rozmowy były prowadzone z Międzynarodową Federacją. Czy będziesz chciał coś w tym kierunku zrobić? Z APB? Tak, z APB. Nie wiem, wiem, że jakieś tam oferty są przygotowywane, ale co, jak dokładnie, nie wiem, bo jeszcze nikt konkretnie ze mną nie rozmawia, także no ciężko mi cokolwiek powiedzieć, ale jeżeli będzie jakaś oferta, to na pewno to przemyślę i myślę, że skorzystam z tego, no bo wiadomo, APB no to jest taka jakby forma boksu zawodowego, a jednak w boksie amatorskim, więc takie dwie skrajności się schodzą i to może być fajne. No ale tak jak mówię, no myślę o tym, co będzie za tydzień, za dwa tygodnie, żeby wrócić do tej formy, a nie o tym co się będzie działo później i co może być. Czyli ciężko pracujemy na wynik, który będziemy mogli zobaczyć na kwalifikacji. Mamy trzymać kciuki na powrót formy i igrzyska Rio. No tak, no głównie chodzi o to, żeby wrócić do tej formy, żebym w końcu czuł się na treningu tak jak powinienem, żebym mógł zaangażowany w 100% trenować i wkładać całe serce, no bo co z tego, że teraz włożę całe serce, jak mi starczy, nie wiem, siły na 40 minut treningu, więc muszę stopniowo przejść sobie jakoś nie trenować
mocniej, tylko trochę mądrzej do tych treningów podchodzić i myślę, że będzie wszystko dobrze. No i przede wszystkim muszę mieć w końcu swoje zdanie, bo cały czas było tak, że ktoś mi coś narzucał z góry i nie miałem żadnego swojego zdania. Praktycznie jechałem na różne turnieje z kontuzjami i to się pogłębiało cały czas. Miałem rozwaloną rękę, potem łokieć, potem nos, szczęka i tak dalej. I cały czas pchali, Igor jedź, Igor będzie dobrze, Igor wygrasz, Igor będzie super. No i tak nie było do końca i zaczęło się wszystko walić. No i tak mówię, nie mam tu pretensji tylko do siebie o to, że musiałem jechać, bo byłem jakby wypchany na to. No tutaj padło takie stwierdzenie, że gdyby nie kontuzja z Mistrzostwach Europy, to wracałbyś ze złotym medalem i zupełnie inaczej to by się potoczyło. Także życzę zdrowia w nowym roku, kondycji i aby się udało zdobyć kwalifikacje. Już nie mówię o tym, aby stanąć na pudle w igrzyskach. No, więc trzymajcie kciuki, no i ja obiecuję, że zrobię wszystko, co mogę, żeby na te kwalifikacje pojechać i tę kwalifikację zdobyć, a przy okazji pozdrawiam wszystkich chłopaków tutaj z Kusari, którzy są z nami na treningach, więc będziemy zasuwali, tak jak wcześniej mówiłem, będziemy dawali się wszystko, ja wracam do formy, więc będzie dobrze.